Cześć, tu Kasia. Witam serdecznie. Dzisiaj filmik o toksycznych ludziach. Dostałam takie pytanie po jednym z moich instastory, gdy mówiłam trochę o budowaniu granic i ktoś zadał mi właśnie pytanie o ludzi toksycznych. Co z nimi robić? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że tacy ludzie wokół nas są. Nie możemy w życiu nierealnych oczekiwań, że nie ma wokół nas złych ludzi. Niektórzy ludzie żyją w takim przekonaniu i w jakimś takim dziwnym oczekiwaniu, że wszyscy ludzie są dobrzy i w ogóle my to żyjemy w takim jakimś prawie że Shangri-La i są zawsze strasznie zdziwieni, że wokół nas są ludzie, którzy naprawdę próbują nas rozegrać. Próbują nam narzucić wizję pewnego życia, wchodzą w nasze życie z butami i po prostu wyciągają z nas energię. To są właśnie toksyczni ludzie. Dodam, że oni byli, są i będą. W różnych fazach naszego życia będziemy wystawieni na ich działanie, czy w naszym kręgu rodzinnym, bo możemy mieć toksycznych ludzi i to bardzo blisko, na przykład możemy mieć rodziców, czy też w pracy, czy też znajomych, którzy i innych ludzi, którzy będą próbowali mieć wpływ na nasze życie. Więc po pierwsza rzecz, trzeba się uzbroić w taką świadomość, że tacy ludzie byli, są i będą w naszym życiu. Pytanie jest tylko, jak ich rozpoznać, to jest pierwsza rzecz. Dwa, co z nimi zrobić. I ostatnio oglądałam taki program amerykański, gdzie właśnie taki człowiek pokazywał, mówił o właśnie toksycznych ludziach i uważam, że naprawdę w 8 punktach świetnie ich podsumował. Mianowicie powiedział, że są to ludzie, którzy wchodzą w nasze życie i momentalnie uważają, że mają do nas jakieś prawo. Oni po prostu mentalnie wchodzą i mówią, ja mam prawo do twojego życia, ja mam prawo do ciebie, ja mam prawo przekraczać twoje granice, ja mam prawo do tego, do tamtego. I momentalnie się osadzają. Nie mają, drugi punkt, nie są to ludzie empatyczni, czyli de facto tak naprawdę, ze względu na to, że są zazwyczaj bardzo poranionymi ludźmi, nie mają w ogóle współczucia i właściwie tak naprawdę w ogóle nie obchodzi, co ty czujesz. Tak długo, jak ich cel jest realizowany. To jest ciekawe, prawda? Bardzo rzadko mają poczucie winy, właściwie nigdy nie mają. Czyli ty mówisz, posłuchaj, zraniłeś mnie. A oni ci mówią, no to chciałeś. To ty mnie wystawiłeś na to, to ty to sprawiłeś. To twoja wina, to ty przesadzasz, a czego się czepiasz? I po prostu nie ma z nimi czegoś takiego, że coś zrobią źle, powiedzą sorry, przepraszam. Zazwyczaj są właśnie nieodpowiedzialni i mają takie autodestrukcyjne różne rzeczy, czyli mają zazwyczaj bardzo często jakieś ukryte nałogi, mają jakieś ukryte rzeczy, które są po prostu autodestrukcyjne. Następna rzecz, że uwielbiają wszystko dramatyzować, nie? Albo robią to w taki otwarty sposób, czyli jak śmiesz, jak mogłeś, w ogóle ja nie spodziewałam się tego po tobie, że ty, taki dobry człowiek, po prostu odwołują się do takich rzeczy, że to jest po prostu do twoich wartości, ale tak naprawdę chcą te wartości wykorzystać dla siebie, bo jeżeli na przykład ty jesteś uczciwy i zawsze się dobrze rozliczasz i jesteś naprawdę szczerym, normalnym człowiekiem, to oni będą właśnie te cechy chcieli w tobie wykorzystać, ale przeciwko tobie, dla swojego dobra. To jest bardzo interesujące, ponieważ oni załatwiają rzeczy wprost. To jest manipulacja i to jest próba kontroli. To jest tak zwane wrogie przejęcie. I tego możecie się po nich spodziewać. Następna rzecz, zazwyczaj w jakimś momencie, kiedy poznajesz ich trochę bliżej, zaczynasz słyszeć ich opowiadanie o tym, jak to udało im się kogoś ekstrawykiwać albo coś zrobić. Więc zasada to jest prosta. Jeżeli ktoś opowiada o kimś coś, że wykiwał, coś zrobił, że naciągnął, że zachował się w jakiś nieczysty sposób, zrobi to samo tobie. Ty jesteś po prostu następną osobą. Dlaczego? Bo następny punkt mówi, że ci ludzie nie wchodzą w głębokie relacje, jeżeli mają w tym i jakiegoś interesu. To znaczy, oni tak naprawdę nigdy nie wchodzą w te relacje ze swojej strony, ale oni umieją pewne rzeczy udawać na tyle długo, żebyś ty zaczął z siebie dawać wszystko. I tak właśnie bardzo często jest w rodzinach, że mamy wokół siebie takich toksycznych, nie wiem, babcie, dziadka, ciocie, czasami rodziców niestety,
którzy po prostu potrafią przez wiele lat powtarzać te same kłamstwa, że tobie się nic nie uda, że ty nawet sprzątaczką w Tesco nie będzie. To jest cytat z ostatniego Instalife'a. Tak dwoje rodziców mówi tak do swojej 20-letniej córki, nie? I powtarzają te same teksty i oni po prostu jakby żyją tą chemią, wiecie co, bo ludzie wychodzą z różnych środowisk i bardzo często wychodzą z takich właśnie patologicznych rodzin i de facto oni są bardzo poranieni, ale oni nie umieją inaczej. Oni uważają, że normą życia rodzinnego jest to, że się poniża, niszczy, że się poniża słabszych, że się wykorzystuje ludzi i oni de facto inaczej nie umieją. Dlatego my, tacy ludzie, którzy są empatyczni, byli wychowani w jakiś normalny sposób albo nauczyli się zachowywać w normalny sposób w wyniku życia, uważamy, w jakimś odruchu byśmy powiedzieli, dobrze, to trzeba ich redować, bo oni są tacy biedni. Dopóki oni tego sami nie zauważą, absolutnie to jest tak, jakbyś ratowała tonącego. A podstawowa zasada ratowania tonącego brzmi, nigdy nie dawaj mu ręki, bo co zrobi? Bo cię wciągnie. Ci ludzie nie umieją inaczej funkcjonować. I to jest chyba najsmutniejsza z prawd. Są całe takie środowiska, całe grupy, całe rodziny, które po prostu umieją tylko funkcjonować, obrażając się, zawstydzając się, wstydź się, kłócąc się. Nie ma normalnej komunikacji. I jak masz z nimi kontakt, to musisz sobie zdać sprawę, że oni nie umieją inaczej. Ale to nie znaczy, że ty, twoje życie, spokojne, normalne życie ma być dla nich pożywką. Po co, prawda? I ostatni punkt tutaj, ósmy, to jest, że nie zawsze, ale często wiąże się to z takim fantazjowaniem, że oni żyją w takim świecie swoich jakichś takich iluzorycznych osiągnięć, które potem nie mają wspólnego z rzeczywistością, ale po prostu to bardziej chodzi o to, że jak to się mówi, wiara rodzi się z słuchania, więc oni umieją pewne rzeczy tak sprzedać, pewne dramy, pewne sytuacje, że oni wychodzą w tym jako niesamowici bohaterowie. Ja miałam kiedyś taką sytuację w życiu, że w takiej organizacji jednej właśnie pojawiła się taka kobieta, która dodam była jak szemrzący strumyczek, taka milutka, taka słodziutka i w ogóle. I ludzie, którzy się dogadywali przez lata w tej organizacji, wszystko było ok i po roku bycia tej kobiety w tym kręgu ludzi, nagle ludzie się zaczęli przeciwko sobie obracać. A tutaj zaczęły jakieś klimaty powstawać, tutaj jakieś niedomówienia, tutaj coś. I gdy potem zbadaliśmy tą sprawę, okazało się, że ta kobieta była wspólnym mianownikiem do wszystkich rzeczy. Ona po prostu miała taką chemię. Zresztą ja do dzisiaj twierdzę, że najgroźniejszymi manipulatorami nie są ci głośni, których widzisz jakby na wszelki, na pierwszym rzut oka, ale właśnie te takie miłe strumyczki, których ja, jeżeli obawiam się, to najbardziej. Dodam, że ludzi toksycznych nie należy się nigdy bać. Nigdy nie warto żyć w strachu z jakiegokolwiek powodu. Tak? Natomiast trzeba to ograć. To trzeba ograć. Ich trzeba ograć. Czyli jak zaczynasz widzieć, że ta łasica zaczyna się do ciebie zbliżać i zaczyna, już próbuje z tobą, bo oni najpierw tak próbują, oni mają wypracowane techniki i tak dalej, i tak dalej. I oni próbują, czy ty się dasz. A jeżeli dasz im jeden palec, to oni co wezmą? Wezmą rękę. I bardzo często potem już jesteś jak w sieci pająka. Dlatego ludzie toksyczni, po prostu mówi się o nich, że to są wampiry energetyczne. Fajne określenie. Ciągle wyciągają z nas siły. Krytykują nas, zmuszają nas do tego, że się tłumaczymy, czego ja nienawidzę, bo uważam, że tłumaczą się tylko winni. Zmuszają nas do po prostu do takiego oskarżania siebie o rzeczy, w które naprawdę wierzymy. To jest najciekawsze, bo tu jest to przekręcenie, element przekręcenia prawdy. Co z nimi zrobić? Co z nimi zrobić? Przede wszystkim rozpoznać, nawet jeżeli to jest twój ojciec albo twoja matka, to, że jest pewna rola, nie, przypisana, że rodzice dają życie, to nie zawsze oprócz biologicznego życia dają życie to pełne, emocjonalne każdemu z nas. Mike Murdock, taki mój ulubiony szkoleniowiec, który szkolił tam mnóstwo ludzi w Coca-Coli i tak dalej, w tych wszystkich wielkich firmach, mówi, że w swoim życiu musisz rozpoznać trzy najważniejsze osoby, czyli musisz rozpoznać swojego mentora, swojego przyjaciela lub partnera i swojego wroga.
Dokładnie, że w danym etapie życia po prostu zawsze masz jakiegoś wroga ze względu na te wartości, które prezentujesz, o rzeczy, o które walczysz, które chcesz osiągnąć. I bardzo często tym cichym wrogiem, wykradaczem energii jest po prostu toksyczny człowiek. Więc teraz zasady dotyczące radzenia sobie z toksycznymi ludźmi, które my wypracowaliśmy. To jest to. Po pierwsze, wszystkich, których możesz wyrzucić, wyrzuć z życia. Po prostu, nawet jeżeli relacje trwają długo, są różne rzeczy, które po prostu tak jakby się zadziały i tak dalej, po prostu, jeżeli jest taka możliwość, to wyrzuć ich z życia. Bo szkoda płacić swoim życiem za czyjeś problemy, bo tak zazwyczaj jest. Drugi punkt, a z tymi, z którymi musisz żyć, czyli właśnie rodzina, nie? Która przychodzi do Ciebie na przykład na święta i Cię obgaduje, nie? I wiesz, że przychodzą, robią inspekcję u Ciebie w domu, a potem już się zaczyna, a ten to, ona miała brudno, a ona miała to, ona miała tamto, nie? I po prostu Tobie gul skacze, nie? Więc radzę wtedy po prostu ograć tą sytuację, czyli na przykład, jeżeli na święta, to wybieraj dobrze dzień, w który ich zapraszasz, dlaczego ich zapraszasz. Oczywiście zapraszaj ich jak najrzadziej do siebie. Przecież można się spotkać w restauracji, można się spotkać gdzieś indziej, prawda? Jeżeli sytuacja ta dotyczy pracy, to po prostu przede wszystkim się nie bój, bo to strach przyciąga najgorsze rzeczy. A z drugiej strony szukaj płaszczyzn tylko czy ściśle profesjonalnych, żeby się z tymi ludźmi spotykać. Bo jest punkt trzeci, czyli ludziom, którzy są toksyczni, nigdy nie mówisz nic o sobie, o swoim życiu, o tym, czego się cieszysz, co jest dla Ciebie wartością. Zero informacji, zwłaszcza tych informacji personalnych. Bo oni te rzeczy obracają zawsze przeciwko Tobie, nie? Ty mówisz na przykład, że kochasz zwierzęta, a oni potem mówią, no taki człowiek jak ty, który mówi, że kocha zwierzęta, przecież nie, tak się nie może zachować, prawda? I odwołują się do tych wartości, które ty wierzysz, które chcą wykorzystać potem na swój sposób. Czyli dlatego też warto jest z nimi rozmawiać o pogodzie, o samochodach. Jeżeli musisz rozmawiać, a każdy z nas musi rozmawiać i jest w różnych sytuacjach, w których po prostu funkcjonujemy z takimi ludźmi, którzy akurat nie dla nas osobiście są takimi ludźmi, którzy zatruwają, czyli wprowadzają toksyny. Zwłaszcza gdy dotyczy to bliskich osób, musimy też zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, że nie można oczekiwać od nich akceptacji, lubienia nas i innych rzeczy, ponieważ ci ludzie nie mają tego w swoim zasobie. Oni po prostu generalnie myślą, ja o mnie, ja ze mną, ja, a ludzie są pionkami, których oni po prostu rozgrywają w swoich chorych filmach, w swojej grze, którą oni uważają, że to jest życie, bo to są przecież ich normy. Mi koleżanka ostatnio powiedziała, że jej taki znajomy ma mamę, która jest właśnie taka toksyczna, zawsze niezadowolona. Ilekroć po prostu on jest koło niej, on się od razu robi nerwowy, nie? Od razu jest spięty. I tak było całe życie. No i ostatnio kupił dom. No i dała mówiła, to pokaż mi ten dom. W końcu on ją tam zabrał. I oczywiście wrócił rozbity i zraniony. Dlaczego? Ponieważ ona powiedziała, że to jest złe, to jest małe, to jest złe, to jest głupie. I ten człowiek zdał sobie sprawę z tego, że ponieważ to była jego mama, więc on oczekiwał, że ona go pochwali, bo to byłoby przecież normalne. Tak? Tylko rzecz jest z tym, że już po tylu latach on powinien był wiedzieć, że to nie jest jego mama, tylko to jest w pewnym sensie toksyczny człowiek, który zawsze zatruwa jego życie. I oczywiście w momencie, kiedy jest jakieś osiągnięcie, to on będzie chciał, co? Przynajmniej zatruć Ci ten moment, kiedy się czymś cieszysz. Oczywiście dodam, że ta sama mama znajomym opowiada, jak to syn sobie kupił dom i w ogóle, i wspaniale, och, nie? A tutaj, ale za plecami już całe w rodzinie rozgrywa różne inne rzeczy, które są właśnie bardzo charakterystyczne dla toksycznych ludzi, którzy po prostu są tak jak pasożyty, nie? Oni chcą Ci zepsuć humor, oni de facto chcą Ci zepsuć życie i oni chcą, żeby, jeżeli oni są tacy nieszczęśliwi i mają niskie poczucie wartości i nie umieją normalnie żyć, to przynajmniej, żebyś z nim siedział w jednej łodzi, czy siedziała w jednej łodzi. I de facto oni po prostu tacy są. Więc trzeba sobie nazwać, tak?
ta i ta osoba jest w moim teraz etapie życia moim wrogiem i muszę na nią uważać, tak? I naprawdę, to jest bardzo, ja wiem, że to jest bardzo trudne, bo jeżeli to jest twój ojciec albo twoja matka, albo twój brat, albo twoja siostra, albo twój przyjaciel, z którym byłeś przez wiele lat, który nagle zmienia front, nie? Bo ludzie się zmieniają pod wpływem różnych okoliczności. Ludzie się zmieniają, gdy na przykład nosisz sukces. Ludzie się zmieniają, gdy jesteś chory. Na przykład porzucają cię, nie? Bo nie chcą z tobą być. Ludzie się zmieniają. I czasami ja, to co ja słyszę, to jest taki lament. La Boga. Jak to jest możliwe, że w ogóle ta osoba się tak zrobiła, tak się zmieniła? Jak to jest możliwe, że w ogóle tacy ludzie są? Tak, właśnie tacy ludzie są wokół nas. I teraz, gdy my zaczynamy rozgrywać nasze własne życie, a nie chcemy być rozgrywani, to musimy sobie nazwać to, co właśnie mówi Mike Murdock. Musisz nazwać swojego mentora, czyli kogoś, kto cię będzie uczył w życiu. Może nagram na ten temat filmik, kto to jest mentor. Twojego przyjaciela, czyli osoba, która cię kocha bezwarunkowo, która jest z tobą, która cię wspiera i ratuje w różnych sytuacjach, a ty ją, dodam, w dwie strony, i swojego wroga. I on uznał to za absolutnie kluczowe dla naszego życia. Tyle na ten temat. Łapka w górę. Do zobaczenia następnym razem. Hej!